No cześć, tu kolejny odcinek komiksowo-książkowy. A że człowiek nie żyje tylko mitologią, czytam też różne inne fantasy, science fiction, a robiłem porządek, więc udało mi się dokopać do komiksów mojego dzieciństwa, które notabene są i dzisiaj wydawane w nowej szacie. Nowe wydania są bardzo fajne. Jest sporo nowych historii. Ja akurat posiadam tutaj, jeżeli chodzi o Kajko i Kokosza, z 12 tych komiksów. No, komiks bardzo się podoba. Bardzo fajna szata graficzna. Produkt polski. Taki nasz odpowiednik Asterixa. Chociaż ten komiks bardziej mi się podoba od Asterixa. Jest jakoś tak fajniej zrobiony. Jak na swoje lata bardzo fajnie się trzyma. Nie trzeba za bardzo w nim mieszać. Bardzo fajnie to wygląda. Historie są fajne, proste. Taki komiks dla, myślę, 10-latka to na spokojnie. Akurat to wydanie jest wydaniem pierwszym z 1985 roku. Bardzo fajny nakład, jak na tamte czasy. Co mogę powiedzieć o tym komiksie? No, historie są bardzo fajne. Nie mamy tu, jak czytamy, jakiegoś takiego wrażenia, że każda następna historia jest bardzo podobna do poprzedniej. Bardzo się od siebie różnią. Jak na tego typu komiks, no, jest sporo magii, ale główni bohaterowie muszą używać głównie swoich umiejętności. Nie posiłkują się żadnymi napojami. To różni nasz komiks od Asterixa. No, dzieje się u nas. Nie walczymy z Rzymianami, tylko już z krzyżakami. Więc to też jest na plus, bo jakąś historię to pokazuje i zahacza o naszą historię. No, jeżeli chodzi o sam komiks, to polecam go. Dzieciaki na pewno, starsze, jeżeli im się to pokaże, to jest szansa, że zaczną to czytać. Wiem, że dużo ludzi te komiksy kupuje aktualnie, te wznowienia. Jest parę takich komiksów, które widzę, że fajnie schodzą i fajne są wydania. Szczególnie jak są w twardej okładce, to już w ogóle jest fajnie. Te mimo swojego wieku naprawdę fajnie się trzymają. Na pewno dokupię nowe egzemplarze. Na pewno dokupię te egzemplarze, których nie posiadam, ale nie wiem, czy będę kupował wersję z lat 80., 90., czy po prostu zakupię już nowe wydania. Zobaczę. Może by mieć ciągłość. A poza tym chcę też zobaczyć, jak wypadają na tle starych historii te nowo napisane i narysowane. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Hej.